Cześć, Adam. Mam ją! Mam ją! Dwóch idiotów z zapalniczkami, come back to the home! Co to jest? Sojusz? Sojusz? Gunner. Sojusz? Sojusz? Touch ma tralala i travel experience, poznaj mojego dzielnicowego i reklama z... A ty słyszysz to? Co? Jak mój oddycha? Nie słyszę, Gunner, jak twój oddycha. Poklikaj sobie tak kus i poklikaj prawe myszki. Spierdzielaj, zboczeńcu! Nie mam takich tych. Nie! Nie! Oszalałeś? Pomału. No, okej. Okay. Zaskoczyłeś na budynek. Rambusta chcesz zrobić? Jak te barany, weź, no kucnij. No kucnąłem. No stoisz. Dobry. Zostaję Halinę. Ej, nie mogę skoczyć. Wow! Cześć na niebie. Halina! Ty! Ja wejdę do ciebie bez pod... Daj mi rękę! Daj mi rękę, szybko! Szybko, nie siekiera, rękę! Nie siekiera! Nie mam! Jak nie masz nie ręki? Mam ręki! W plecaku masz rękę! Łam! Rzuć mi rękę! Rzuć mi rękę! Oj. Rzucił mi rękę, super! Gdzie to jest? Dobra, to... Za okno mu drzwi prosto na wody. Dobra, jaki pomysł to odcinek? Co robimy, gdzie idziemy? Do ciebie. Szukamy przygód? To ja w ogóle jestem głodny, w chuj. To zjedz coś. Usmaż sobie rękę. Chyba to proszę. Tak wydaje mi się, że mamy trochę dużo tego jedzenia na suszarce. Gdzieś mogę być w błędzie. No, trochę jeszcze jest. O, kamień Gunner! Gdzie ty jesteś? Uwaga, uwaga, celowanie, kalibracja, manewracja, łapie, masturbacja, łapie. Uwaga i... Dostał nogi! Za 3 punkty, tak jest. Co to było? Kamyk. Ej! Co to bomb? Co to bomb? Jochleson! Świry! Świry i wariaty! Ja idę do domu! Ja też chcę wejść do góry! Wow! Weź, bo będą rzucać kamieniami! I co? I co? Pa, jaki cwaniak ty! Zostaw te kamienie, sam je dzisiaj zbierałem! No i co? No i co się patrzysz? Co się patrzysz? No, no i pa! Smażę głowę twoją, znaczy kolegi twojego, jego byłego. Albo tego tarasiuszego. Ty z lewej! To oni mogą włazić po drzewach? Gunner, to drzewo... Aaaa! Podolacie się nam wchodzą! Co? Bo chatę nam psują! Gdzie? No tu, z prawej! O, na dachu! Co? No dach nam psuje! Ja pierdzielę! Nie mogę wejść. Ja nie mogę wyjść. Ej! Wlazłam! Jest u góry! No wiem! Wrzuciłem go! Nie wejdziesz tutaj, dziadu! Co się patrzysz? No co się patrzysz? No czekaj, trzeba pomóc. Pa, jak nie umieli sami walczyć, to kolegę musieli wezwać. Po kolegu przyszli, po Adiego. Jeszcze jeden był taki skubaniec. A ten nam chciał popsuć, frajer. Ale przynajmniej rudego ma. To rudego? No. Zapedał. Cyk. 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 Jedzień z nim, jedzień. Ty następny biegnie. Ale to jest... Nie pierwszy, nie ostatni, bo słyszałem jeszcze dwa kroki. Ty pis robi, chodź tu. No i na coś to było, gościu? Dawaj, zęby. Idę ten. Do świetnika. A, już tu nic nie ma.
Już nic nie ma. Zbuchy je zjadły. A czemu ty psujesz? Aha. Aha, ten nam niszczył frajer. Świetnie, spaliłem się. To nie jest śmietnik, to jest śmietnik. Ej, ginę. Siema Janusz, siema Janusz. Co tam? Co tam? Czekaj. Muszę coś zjeść. Ej, gdzie jest ta głowa, co tu była? Nie ma. Zjarałaś albo ty zjadłeś. Halo, halo, policja? Proszę na YouTube. I niech Pani jeszcze ktoś tutaj przyjdzie. Ręce na przyniesie. O, miałem it. No kurwa! To moja była. Wow. Wow, to było straszne. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Grudy, razem na mnie z Krumier i gramy dzisiaj w The Forest. Poczekaj, no zaraz się przywitamy. Ja już to nagrywam od 7 minut. Ja od 9. No, 8. Ja mam 9-11. Ale nie, popijam to wytrę, ten pytań. Nie, ja wrzucę na fany moment. Dobra, dawaj, lecimy. Ale poczekaj, to się przywitajmy. Po co? Co? Po co? No tak, żeby... Jak youtuberzy nie szanują widzów. Czekaj! Stoj! Stoj! Poker face off. O, nie stałeś. Dobra, idziemy w las, dawaj, zapuszczamy się trochę. Tak, tam nie byliśmy, no. Tam nie byliśmy. Idziemy się przejść trochę. Idziemy na spacer. Idziemy na spacerek? No, normalnie. Dobra, to może jak... W ogóle... Inni youtuberzy muszą się przywitać, my nie musimy... O, czekaj, zanim gdziekolwiek pójdziemy. Ja tu miałem przed chwilą jedzonko. Czekaj. Królik. Czekaj, gdzieś mnie tu na E mówiło, żebym nacisnął. Ale nie, nie jest wszystkiego. Czemu nie? Mogło być zepsute. Nie, to było akurat dobre. No i zajedz! Inni youtuberzy muszą się wiadomo przywitać ze swoimi widzami. Ponoć niektórzy nie szanują swoich widzów i nie przywitają się z nimi na początku. My się z wami przywitamy na końcu. Zaraz to pożegnamy. Dobra, idziemy stąd, tu byliśmy. Czekaj, gdzie jest Dumet? Gdzie jest Dumet? Dumet jest tam. Tamtą stronę chyba szliśmy przecież. Nie. Drugą szliśmy. Weszliśmy. Jak jest taki plusik, nie? To chyba mogę jeść. Nie, to nie jest jedzenie, to są rośliny, które zbierasz, bo cię możesz je sadzić. W gardlerze. Królik! Aloes znalazłem. Ja tam sobie wpieprzę. A lubię aloes. Aloes? Aloelvera. Aloes, aloes. O, znowu mogę to jeść. Nie, to był kamień. Ale nie, mogę to jeść, oto. Czekaj, bo się podzieliły mi kierunki, to tu idziemy. Ostatnio ktoś mi napisał pod tym, pod komentarzem. Czy w komentarzu? Pod komentarzem czymś. Co chciałem powiedzieć? Żebym się mniej wydurniał. A teraz pytanie numer jeden. Czy ja się wydurniam? Nie, no ty jesteś zawsze poważny. Ja zawsze jestem poważny, jeżeli... Opatrzcie, kurde. Ty, ja biorę ten namiot. Ale wy głupoty piszecie tam czasami, naprawdę. Ja nie rozumiem, jak po pierwsze... Jak możecie w ogóle pisać, że ja się wygłupiam, albo że on się wygłupia? Wy myślicie, że nie wiem, że... My sobie jakieś jaja robimy, czy coś? To jest po prostu, krótko, nie wiem, jak najprościej wytłumaczyć. To jest takie wybijanie się na siłę. My się próbujemy na siłę wybić. Co nie? Co?! No nikogo to nie było! Kto się tak wydziera? Jak to nikt się wydziera? No ja słyszę! Znowu! Gdzie? No kurwa, nie wiem, no wydziera, zobaczysz u mnie na filmie. A sarynka się przestraszyła. Dobra, idziemy stąd. Idziemy dalej, szukamy jakichś jaskiń. No, bez kitu. I dlatego my jesteśmy takimi ludźmi, którzy prawdopodobnie nie szanują widzów i wybijają się na siłę. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Wybijają się na siłę i proszą się o to, aby ktoś ich wybił. A inni wybijają się tylko przez dobrą wolę innych. Kontenery. Znowu słyszę ten głupi dźwięk, który gdzieś krąży za nami. Zaczekaj, bo się troszkę zmęczyłem.
Ty to z wody gdzieś mi idzie. Tam tutaj są przy wodzie, no. Idziemy po nich, nie? Ale jak głośno, to ja stamtąd ich słyszałem. No i co? Dwóch na jednego? No patrz, patrz, majki cwania! Pa, pa. Ty drugi, drugi. Ja mam zapalić się. Zacznij, ty ryj. Co? Lewy sierpowy, prawy. Prawy sierpniowy, lewy lipcowy, prawy sierpniowy. I co? Tak, kamieniem w niego rzucę. Rzucę w niego. Stary, zobacz na nagraniu, nie? Co to było? Co to było? Nie, ty żeś to siekierą odbił ten kamień. Nie sygadasz. Ja życie mam tam poleciał, pa, w tamtą stronę gdzie biegnę teraz. Serio? Jakie jazzy, no bez kitu. To wyśmiesz mi ten moment. Ja. Albo podejdź na minutę. To sobie potem obczaję. Jeżeli wy tego nie widzieliście u mnie, to musicie koniecznie yeah. To zobaczyć. Bo sam jestem ciekawy. Jakie jazzy, ty. Ja pierdzielę, nogi muszę odrąbałem, ale głowa siedzi twardo. Ja nie użycie, masz jakąś apteczkę? Mam tak. Takie białe pilsy. A ja mam, dobra. Myślałem, że ja mam. Dobra, mam. Myślałem, że nie mam. No czemu ty mnie lejesz? Sorry. A. No. Ty a tego nie poczekałeś? Ty zobacz jak ten się skulił. Zobacz tego. Ty. Nawalony to do domu. Ale piękna tęcza. Zobacz, Gunner. Ty, ale on ten. On śpi na tym. Bezpiecznej pozycji. Patrz. Jaka piękna tęcza wskazująca nasze, wiesz, miejsce respa. Czyż to nie piękne? Ja pierdzielę. Coś w tym może jest. Dobra, dawaj lecimy dalej, nie będziemy tutaj stali pół dnia. No idziemy tam zobaczyć, bo tam często fajne rzeczy mogą być. Ej, ty wyrzuciłeś głowę czy coś? Jakie jaja, ty. Ja mówię, daj, rzucę go kamieniem, nie? A ty akurat żeś siekierą machnął i tak trafiłeś centralnie w ten kamyk. To było wszystko mierzone, wszystko takie, wiesz, do milimetrów. To było calculated i ogólnie my o tym rozmawialiśmy jeszcze do cikniu, że Krupier miał tak zrobić, tak coś, nie? No. Wiecie. To było wszystko ustawione. Tak, bez kitu. Tak, bez my sobie przed nagraniem powiedzieliśmy, ej, w pewnym momencie, tam w 14 minucie, będę rzucał kamieniem, to postara się go odbić. Jeżeli nie, to zrobimy 3 duble. Tak, właśnie tak. Ale wyszło za pierwszym razem, więc jesteśmy z siebie dumni. Tak dumny to z nikogo jeszcze nie byłem. O, znalazłem coś. Ty też. Co to jest? Sahara. Ej, a do czego są te urządzenia takie tych? Wiesz co, zbieraj, bo z tego bomby się robi, wiesz? Ale co ja mogę wyrzucić? Czego mam jakieś... Ja nie, jak nie możesz tego podnieść, to znaczy, że masz tego full. Po prostu, a, nic więcej. Full, tak? Tak, nie, tak. Że już tak. Mam carry, że nie, 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 nie. Nie ma czegoś takiego w tej grze, tylko po prostu na dany przedmiot jest tam ograniczona ilość. Rozumiem. Na dany przedmiot. Mhm. Ja, ale jaja. Ej, idziemy ten? W zimowe klimaty? Zimowe klimaty? No tam, tam. Mogłem pozostawiać te rzeczy, bo nie wiedziałem. Mam kompas. Mogłem pozostawiać te rzeczy, a tu w tych paczkach to głównie... No dobra, chodź. No, same te paczuszki, przesyłeczki. Idziemy na północ? Na północ stąd, tylko trochę dalej. Ja pierdzielę, ty idziemy do Narni, zobacz. No idziemy. Ja pierdzielę. Ale spoko, ja mam medykamenty, Gunner ma dynamit, to sobie poradzimy. No mam trochę dynamitów. To ja w tej przygodzie... 10, nie, to flary są. Jak iż jesteśmy we dwóch w sumie w tej krainie, to sobie, nie wiem, nadajmy sobie... Ty jakiego rambusta zrobiłem! Mogę jeszcze raz? Kurde, nie z tego kamienia. Cześć, tu trzeba bany hopat na tego kamienia. Rambusta. Pa! Pa! No pa, gdzie siedzę? No pa! Nie wyszło. Teraz wszyscy mi powiedzą, Krupier, to był taki runboost jak z koziej dupy trąba. Sprzedałeś się. Tak, jak ci goście, z którymi graliśmy wczoraj. Boże, jakich troli trafiliśmy do drużyny w CS-ie, to byście ludzie nie wiedzieli. W ogóle nie ogarnęliby się tego po prostu. Jakiś runboosty próbowali, no stop, z diglami się wychylali. Boże, no kurwa magicy po prostu. Ale teraz jesteśmy w tej krainie, musimy to kurde jakoś przeżyć i musimy załatwić sobie coś, jakieś lepsze rzeczy, ciuchy i w ogóle. O, to był Rangus, widzieliście? A teraz robimy bany hopa. Tego nie widzieliście? Dobra, tego też nie było. O, jest bany hop! Jest bany hop! Radzę sobie! Raz. Bany hop.
Ale tutaj jest wioska, idziemy. Gdzie ty polazłeś? Stary, nie widzę. A, tu jest. Nie widzę cię. Pany hop. Nie widzę cię. Stary, nie idź tak szybko, bo cię nie widzę. No, jest jakaś wiocha. Ja rzucę kamieniem, bo jestem... Taki... O! Jeszcze kamera by ci się przydała i... Cześć, przystojniaku. Ale nie, kamera by ci się przydała i tak. Aha. W tym momencie... The Forest, tu mieszka Krupie. Czekaj, nie mam nic takiego fajnego, żeby to ten... Ja rzucam kamieniami, żeby wyszli. Albo zrobimy... Halo! Dzień dobry! Jesteś w domu, halo! Dzień dobry, Gunnar, pamiętasz o piłce? Ja cały czas ją noszę. Tam gdzieś kulnąłem. Namiot, halo, dzień dobry, wstajemy! Po budeczka, panowie, po budeczka! Włazimy, chodź. Łazisz? Włażę, tylko... No... Ale lag zawsze jest, jak się wchodzi. No, tu zawsze jest, nie? Ten taki... Już wam włączę zapalniczkę, poczekajcie sekundkę. Żeby nie było, że się sprzedałem i że nie włączam wam światełka. Nie stać go na światło. Ale głęboko. To w ogóle nie mogę tego wziąć. To jest dopiero. Taka głęboka jaskinia, stary. Podróż do wnętrza ziemi. Ja pierdziele, ty. No strasznie wysoko. Ja nie wiem, gdzie jestem. Aż mnie ciarki przeszły z tego zimna. Ja jestem na dole już. A ja mam krótką koszulkę. Ty zresztą też. Ja się czułam w postać, mam krótką koszulkę. Gdzie my jesteśmy, kurde? Można spać. I zdjęcie znalazłem czegoś. Ale ja pierdolę, no gigantyczna, nie jest. Wiesz co, wydaje mi się, że tu powinien być potrzebny, jest potrzebny sprzęt do pływania, wiesz, do nurkowania. Ale niestety my czegoś takiego nie mamy. Mamy tylko butla, ale sprzętu nie ma. Kurde, baszta to jest, wiesz? Kurczę, no nie mamy. Ale tu jeszcze jest zejście na dół, oluju. Co? Czekaj, nie idź sam. Kamery są dwie. Co? Laptop tam był. Co? Na dół. Ja tam idę. No ja to samo, nie? Na i teraz. Kozaku. Dziękujemy bardzo wszystkim za obejrzenie. Patrz w lewo, jakbym zjeżdżał. Co? Patrz w lewo. No co, Sławek? Sławek po imprezie. Zaginął w akcji. Sławucha, no. A mówił, że na nadgodzinach jest. Co za koleś. Sławucha. To niezłe te nadgodziny. No. To bym coś zjadł, ale nie mam nic, bo batonik. O pierdziele. Co to jest? Za tobą! Przede mną! Co to jest za to? What the fuck is going on? Nie, ja do góry wchodzę. Ja tu nie zostaję ani minuty, ani sekundy dłużej! Musimy walczyć! Nie walcz z nimi, nie dasz rady. Trzeba tylko, tylko jeden sposób jest. Chodź, skakuj do góry. Yo. Nie wiem, czy zdążę. Chyba. Co to było? Musi ci się udać. Udało się? Tak, jestem już za tobą. Chyba idzie to za trolle, ty. I co to było? To jest czaje, dlaczego Sławucha spieprzał do góry. Da się szybciej wchodzić? I w tem, ale jak jesteś zmęczony, to nie da się rady, nie? No. Ja pinciule. Padamy stąd. Nie mamy w ogóle żadnego sprzętu, nawet się tu nie będziemy pchać. No. A Sławek miał kask. Chyba lepsze bronie znaleźć przede wszystkim. No. Ale kiedyś ta ściana kurde epicko wygląda, nie? Kiedyś wiedziałem, gdzie są te przedmioty, ale rozmieniali tam w update'ach, wiesz? Czekaj, ja chwilkę odpocznę. Czekaj, bo teraz pół godziny będziemy do góry wchodzić. Odcinek z serii, jak wchodzić po linie. Bez hitu, nie? Ale to jest jajno, to jest tam, że tutaj znaleźliśmy bardzo zajebiste miejsca. Ukraina jakieś troli, ciulby jeszcze tam czego. To jest ten. To były z Gretki z Harry'ego Pottera. Tylko wers tata mama. Tata mamę wziął na ramę i zeszli co na dół. Sławek tam był, to widział. True. Ja wysoko.
Kurde. W ogóle fajny odcinek macie, taki czarny trochę. No. Ale przynajmniej nasze kamerki są kolorowe, to możecie zobaczyć, może sobie porozmawiamy o czymś, to u was. U mnie wszystko w porządku, chodzę po linie. Robię wszystko, siedzę na koniu. No, siedzę na krześlach. Tak? Fajnie. Jak to robisz? Po prostu siedzę. O. Ja pierdzielę, ty tak wysoko? No ja już jestem na zewnątrz. Tak? Całe szczęście. O, już ziomeczki tu biegają, to myślę, że zapraszam. Ostatnia lina. Ja tu już blisko. Ale już widzę. Widzę światło w tym tęczu! Widzę światło! Patrz, patrz, patrz. I wyszedł kanibal, patrz. I dostanę siekierą, no przecież jakbym nie znał Gunnera. Jestem. Widzisz, się dostałeś siekierą. A, ale to kurde... Nie mów, dwa razy hop. Raz, dwa, hop, hop. Chodziło mi o to, że za drugim razem. Ole jezioro, ty morskie oko na żywo widzę! Ty kolejna jaskinia. Nie, 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 no Gunner, nie, nie ma co wchodzić. Ej, czekaj, ja mam pomysła, co zrobimy. Czekaj. Tu jest jakaś ścieżka. Wiesz co, zrobimy te. Tą ścieżką, co? Poczekaj, ja mam pomysła. Trzeba liny powkład... te... stickery porobić. Żeby wiedzieć, gdzie są te. Ale dobra, tak. To Tom został, bo ta jest zaraz tu nieopodal. Ej, kolej za nami. Fajnie ma na chacie. Ty zwiesił się, zobacz, co on robi. Ej, on czaruje coś? Zasnął? To jest czarnoksiężnik magiczny. A dzięki Gunner, że się napierdzielamy nawzajem. Nieprawda. No bo tu gdzieś ząb leżał. Dom zupa zębowa, dom dupa dębowa. Dokładnie. No. Dobra, mamy zaznaczone tutaj dwie leski, nie, tak na w razie W. Idziemy teraz do drugiej części samolotu prawdopodobnie. Ale tak? Chyba tak. To jest chyba tutaj. Czekaj, znowu słyszę typa. Typ za nami. Ja wiem, gdzie my byliśmy, krupierro. Tak? Dobre miejsce? Chodź cicho. Czekaj, bo chyba mam dwóch za sobą. Wiem, że się na pewno z jednym trafię. Jednego porobiłem. Dobra, chodź. Zęba mi dawaj, bo Gunner zbiera. Ho, patrz to, ja ci zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Uuuu, w czwartym jak odcinku. Jak spojrzysz w dół, nie? Czekaj. Tam, ja ogólnie zszedłem tam na dół po tych skałach tutaj, nie? Kiedyś. No. Ogólnie, żeby tam iść, to tam, no, musisz tam troszeczkę... Nie. Sprzęt do nurkowania jest w jaskini, gdzie będziesz musiał płynąć, nie? To jest taka jaskinia jedna. Aha. I teraz tak, tam żeby zejść, to musisz mieć sprzęt do nurkowania i sprzęt do spinaczki, żeby tam być. Bo tam będziesz musiał przepłynąć przez jakoś, przez wodę, a tam na dole są właśnie te trolle też. Mhm. Ja ogólnie tam pozabijałem wszystko kiedyś i schodziłem tak po prostu jak teraz, nie? Tylko już miałem full ekwipunek, prawda? Jak dobrze pamiętam. Też jestem pewny. Ze spinówką schodziłem tam. Dałoby się. I przez tą jaskinię, gdzie my byliśmy, tam teraz, jest przejście, które wychodzisz, w którym... O! Zobacz to! Ktoś sobie kurde... Panie krzesło! Jak wejdziesz w tę jaskinię, to... Ale leci ty! Ale leci! Zatrzymał się w powietrzu, widzisz to slow motion? Widzę, stoi w miejscu, no. No i ogólnie wyjdziemy gdzieś, jak będziemy przez te jaskinie, to wyjdziemy gdzieś po środku tego wszystkiego tam i będziemy schodzić po linach później. Aha, rozumiem. Bo nie, ogólnie nie schodzi się tak, jakby teraz zeszliśmy, prawda? Myśmy zeszli, ale przez jaskinie się wchodzi. Ale kurde, jaka dziura. No, trochę. No kurde, wielka ta dziura. Dobra, widzicie, nie wygłupialiśmy się przynajmniej przez chwilę, bo był epicki moment. Tłumaczenia. No, to są takie fazy w filmie, wiecie, no teraz jest taka faza skupienia, za chwilę będzie faza czegoś... Później będzie faza REM, SREM. SREM? Faza SEN? REM. Dobra, idźmy sobie może. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do przedniej części lotosu. Co? Samolotu miało być, nie zrymowałbym. O, jest, dobra, mam czekam, musiało to do mnie dotrzeć, miałem loading. Dobra, mam lotosa. Dzioba. Jest, patrzcie! To jest ten centralnie, co uderzył w sosnę.
To jest to właśnie ten. Nie w żadną brzozę! Co poprawiasz? Nie poprawiaj! Sosna! Trzeba myśleć. To było w sosnę. Nie w żadną brzozę. Idziemy po czarne skrzynki. Idziemy po pendrive'y, bo jeden z pilotów miał ten. Taki fajny filmik na ten. Jak go znajdziemy, to wstawimy na YouTube'a i nazwiemy go The Forest odcinek trzeci. Czwarty. Czwarty. Patrz, a mówiłem jest? O, gazetki. To jest chyba strzelam. Nie gadaj, że masz gana. A flary. Jak poleciała ty? Dobrze, Gunner, patrz, tam widzę na horyzoncie kolejna wioska. Idziemy tam? No a jak? Tam mi się wydaje, że zatrzymamy się i tam zwiedzimy sobie to już w następnym odcinku. Ponieważ ja już mam bardzo długie nagranie, ale myślę, ja już drugi nagrywam. Nie, ja nagrywam pierwszy. Pierwszy? Tak, pierwszy zrobię sobie taki dłuższy. Znaczy, no, ten odcinek zrobię sobie po prostu dłuższy. Jaki Janusz ty? Ja sobie pod wodę, bo pomogę. Taki nurek jesteś, no, nurkowaty. Taki norek. Szygi dygi dygi. Szygi dygi. Szygi dygi dygi. Dobra, dopływamy sobie do tej rodziny żółwi. Szygi dygi dygi. Szygi dygi. Szygi dygi. Dobra. O, a ja sobie coś jestem. Kończę odcinek. Patrzcie. Ludziska, dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie lajka na dole, komentarz też na dole. Suba gdzieś bliżej opisu, gdzieś chyba tam albo tam, ale gdzieś na dole. Na razie, trzymajcie się, cześć. Pa.